wakacyjny, albowiem mamy środek wakacji. Będziemy rozmawiali o religiach wakacyjnych, czyli o rozwiązaniach dla chorych z przewlekłą chorobą nerek, którzy wymagają sprawy dializowania. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić wchodzące przykłady tego, że dializowanie nie oznacza przywiązania do jednego miejsca, że chorzy na przewlekłe choroby nerek mogą prowadzić aktywne życie i mogą podróżować nie tylko po Polsce, ale i po całym świecie. Gośćmi dzisiejszej konferencji są przede wszystkim pan Felipe Almeida, podróżnik z Portugalii, razem z żoną Kateriną i synem Guilhermem. Witam serdecznie. Pan profesor Ryszard Geller, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii. Pan Czesław Dzido, pacjent z Polski, z Warszawy. Pani dr Dorota Daniewska, dyrektor medyczny EMSOS Diaperum Warszawa Cegłowska. I chciałem również powitać pana Andrzeja Paz de Melo Bandeira, chargé d'affaires ambasady Portugalii. Zaczniemy może od wystąpienia naszego najważniejszego gościa, czyli od pana Filipa. Chciałem spytać, kiedy pan przyjechał do Polski i skąd pan do nas przyjechał? Olá, bom dia a todos. Eu cheguei à Polónia no domingo e vamos ficar aqui durante 8 dias. Começámos por Cracóvia e agora Varsóvia. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy do Polski w niedzielę. Spędzimy tu w sumie 8 dni. Nasza podróż zaczęła się w Krakowie, a teraz przybyliśmy do Warszawy. Gdyby Pan mógł powiedzieć, no skąd pomysł na podróż? Bo no nie jest tajemnicą, że jest Pan pacjentem chorym na wydolność nerek. Więc jak to się stało, że Pan zaczął taką podróż życia? Eu gostava de saber onde é que vem esta ideia, porque todos sabemos que é um paciente que sofre de ESC e, portanto, como é que veio essa ideia de fazer uma viagem tão grande? Então, a ideia surge porque antes de eu descobrir que tinha que desenvolver-se, eu já viajava. E quando eu comecei a fazer hemodiálise, há 2 anos atrás, o primeiro pensamento foi, agora já não é possível viajar mais. Ten pomysł zrodził się właściwie z tego, że już przed chorobą, przed tym jak zacząłem potrzebować regularnych hemodializ, często podróżowałem. I gdy te hemodializy pojawiły się w moim życiu 2 lata temu, to tak naprawdę pierwszą moją myślą było to, że już nie będę mógł podróżować. Depois disso, quando comecei a fazer hemodializy, a primeira coisa que eu quis fazer foi aprender sobre a doença, sobre o tratamento e questionar os médicos e os enfermeiros se era possível eu continuar a viajar. E eu aprendi que era possível continuar a viajar. Później, kiedy już zacząłem terapię dializową, chciałem dowiedzieć się jak najwięcej o mojej chorobie, o tej terapii i rozmawiałam z lekarzami. Pytałem ich, czy możliwe jest kontynuowanie moich podróży i odkryłem, że tak, jest to możliwe. Nessa altura, então, eu também percebi que as pessoas não viajavam muito porque tinham medo e eu quis arriscar um pouco. Comecei num país da Europa, depois visitei outro país e aí eu percebi que existem clínicas dentro do grupo de Abel que podemos visitar e que têm excelentes profissionais e médicos e enfermeiros. Później zrozumiałem, że wiele osób nie podróżuje, ponieważ się boi. I ja zdecydowałem się wtedy podjąć ryzyko, rozpocząć moją podróż. Najpierw wyruszyłem do kraju w Europie, później jeszcze do innego kraju. I wtedy zrozumiałem, że w ramach grupy Diaverum jest bardzo wiele klinik, w których mogę poddawać się hemodializie, gdzie są bardzo profesjonalni lekarze i pielęgniarki, którzy w tym wszystkim pomagają. I como eu tinha percebido que as pessoas tinham medo, nós decidimos que isto poderia ser a nossa missão. Mostrar às pessoas que é possível viajar, mesmo a fazer hemodiálise. E, ponieważ wiedziałam, że wiele osób nie podróżuje z powodu strachu,
zdecydowaliśmy, że to może być nasza misja, pokazywać ludziom, jak można podróżować i że podróżowanie jest możliwe mimo hemodializm. No to jak wygląda Państwa podróż? Bo rozumiem, że co drugi dzień musi Pan zgłaszać się na dializę, podróżuje się rodziną. Jak to się organizuje z punktu widzenia praktycznego? Czy to jest łatwe, czy to jest duży wysiłek? Então, como é que é a vossa viagem? Porque eu sei que tem que fazer a hemodiálise a cada dois dias, viagem com a família, portanto, as questões práticas, como é que se organiza? É fácil ou não é fácil? Hoje eu já digo que é fácil, mas claro que tem os seus desafios, porque eu estou a viajar com o Guilherme, que tem apenas 2 anos, e com a Catarina, e queremos também mostrar que é possível viajar com crianças, e além da doença. Mas é um processo que acaba por depois tornar-se simples, de marcar as sessões de hemodiálise. No meu caso, eu preciso fazer 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, e falo com a clínica local, onde depois faz com um intercâmbio dentro do próprio grupo para fazer diálise noutros países. Dzisiaj powiedziałbym, że to już jest proste, ale oczywiście są tutaj pewne wyzwania. Podróżuję z moją żoną Kataliną oraz z naszym 2-letnim synem Guillermem. I chcemy również pokazać, że oprócz tego, że można podróżować poddając się hemodializom, można również podróżować z dzieckiem. I oczywiście mnie teraz to się wszystko wydaje dość proste. Organizowanie zabiegów, ich zamawianie jest, wydaje mi się, proste. Ja poddaję się hemodializie 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Kontaktuję się z moją lokalną kliniką i potem w ramach grupy ta wymiana jest organizowana. Czyli jeżeli dobrze liczę, to dzisiaj jest czwartek, to gdzieś Pan był w środę i gdzieś był w piątek. I będzie Pan w piątek. Então, hoje é quinta-feira, portanto, na quarta, onde é que estive? Quarta, em Cracóvia. Em Cracóvia, não é? Cracóvia. E amanhã, onde é que vai ser o tratamento? Amanhã, aqui em Varsóvia. E outro outro em Varsóvia. A potem? E depois? Depois, vamos, segundo, Berlim. W poniedziałek będziemy w Berlim. Tylko to zazdrościć mobilności. Nie, Pan powie tak szczerze, to Pan to wszystko organizuje, czy żona? Então, sinceramente, quem é que organiza isso tudo? E você ou a sua mulher? Eu costumo dizer que eu sou o criativo e a Catarina é quem tem a mente. É ela que escreve muito bem, pensa nas fotografias. E claro, fazemos uma excelente equipa e então aí é que nós conseguimos produzir todo o conteúdo que nós temos feito, tanto para o nosso blog como para o Instagram, porque a nossa missão é mesmo mostrar às pessoas que é possível viajar. Ja zazwyczaj mówię, że jestem tym kreatywną stroną naszego zespołu, a moja żona jest mózgiem całej operacji. To ona zajmuje się pisaniem, robieniem zdjęć, za to wszystko odpowiada. Jesteśmy po prostu taką bardzo zgraną ekipą. Dzięki temu to wszystko dobrze funkcjonuje, współpracujemy ze sobą. Tworzymy treści na naszego bloga oraz na Instagram. No i w ten sposób pokazujemy, że podróżowanie jest możliwe. To tak, jak przypuszczałem, że jednak żona wszystko organizuje. To ja w takim razie może już nie będę wchodził dalej w Państwa relacje małżeńskie i może poproszę Pana Profesora Gellerta, który jest z nami jako krajowy konsultant, by Pan Profesorze mógł powiedzieć, czy to jest wyjątek, czy to jest...